Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, Twojego Syna, jesteśmy Ci tak bardzo wdzięczni za to, że możemy sięgnąć po Twoje Słowo. Ja modlę się, abyś dał nam wszystkim odwagi, zarówno mnie, jak i tym, którzy będą słuchać, abyśmy mogli je usłyszeć, zrozumieć, przyswoić i też, aby ono wydało w nas owoc. Zachowaj nas, Panie, przed naszymi własnymi sercami, które w tak na ludzki sposób lubią się buntować wobec Twojego Słowa. Zachowaj mnie przed moim własnym sercem, abym ja dzisiaj w pokorze i w uniżeniu i z taką żarliwością o prawdę mógł zwiastować to Słowo. Niech Twój Duch jest pośród nas. Niech wprowadza nas we wszelką prawdę, niech objawia nam Twoje zamysły i niech przybliża nas do Jezusa Chrystusa. Niech dzisiaj imię słodkie, drogocenne, wspaniałe imię Zbawiciela Jezusa Chrystusa będzie wywyższone również podczas tej usługi. O to się modlimy. Amen. 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 Drodzy, tak jak zostało to wspomniane dzisiaj podczas prowadzenia, będziemy chcieli na najbliższej konferencji młodzieżowej zebrać taką ofiarę, specjalną ofiarę od młodzieży na rzecz prześladowanego kościoła. Skontaktowałem się z bratem pastorem Maciejem Wilkoszem, który ma za zadanie przygotować pewną konkretną potrzebę, tak żebyśmy byli o niej poinformowani, abyśmy wiedzieli, kto to jest, jaka jest potrzeba, kim są ci ludzie, gdzie nasze datki będą wysłane. W jaki sposób? Chciałbym wiedzieć wszystko, abyśmy byli przekonani, abyśmy czuli taki komfort w tym, że gdzieś tam nasze pieniążki idą. I to będzie przedstawione na konferencji młodzieżowej, to będziemy chcieli uczynić. Konferencja jest za darmo, wstęp jest wolny, ale chciałem bardzo, leżało mi to na sercu, aby ta konferencja miała taki wymiar praktyczny. Uważam, że za mało praktyczności jest dziś w dzisiejszych czasach w Kościele, praktyki, więc takich działań praktycznych, więc tym bardziej wolę, żeby przynajmniej w taki sposób odznaczyła się nasza jakby praktyka, praktyczne chrześcijaństwo, chcąc wesprzeć ich. Marzy mi się, aby również, ponieważ będziemy chcieli nagrać modlitwę, pozdrowienia dla nich z tej konferencji, marzy mi się, aby oni również mogli wysłać nam coś w tym stylu, abyśmy mogli widzieć pewne zdjęcia, filmik, jak to tam zostało rozdysponowane, na jaki cel poszło. Niemniej jednak może się okazać, że to nie będzie możliwe, bo niektóre miejsca na obliczu ziemi są tak bardzo wrażliwe, że nie wolno czegoś takiego robić. Nie wolno dać jakby znać skąd, dokąd, kto otrzymywał i to się dzieje ze względu na bezpieczeństwo tamtych ludzi, braci naszych i sióstr. Zobaczymy, będziemy widzieć w jaką stronę to pójdzie, jaki będzie ten cel, czy będą tak szeroko drzwi otwarte, czy będzie to trzeba zrobić nieco, można powiedzieć, tak w ukryciu, tak żeby nie wyszło to na jaw, a ci, którzy otrzymają tę pomoc, żeby nie mieli niepotrzebnych problemów tam już na miejscu przez tych, którzy tylko czekają na taką okazję, żeby oskarżyć kogoś w taki sposób. Kochani, dzisiaj będę chciał zwrócić nasz wzrok już teraz na Boże Słowo i pozwolę sobie przenieść was wszystkich do pierwszej księgi Mojżesza, 8 rozdziału. Jak już się domyślacie, jest to jedna z pierwszych historii biblijnych. Nie powiem, żeby ona była jakimś takim moim konikiem albo ulubioną historią, niemniej jednak powiem tak, że historia potopu niesie ze sobą wiele, wiele informacji, a ja już chciałbym jakby dzisiaj oszczędzić sobie tych barwnych opisów tego, jak mogło to wyglądać, a chciałbym was przenieść wszystkich do przymierza, które Pan Bóg zawarł z Noem. To jest 8 rozdział, 21 werset i 22, a później przeczytamy też i z 9 rozdziału, z 11 do 13 wiersza. Gdy Pan poczuł miłą woń ofiary, postanowił w swym sercu, już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka, mimo że plany ludzkiego serca już od młodości są złe. Nie zniszczę już niczego, co żyje, tak jak to uczyniłem tym razem. W innym tłumaczeniu, w ten sam sposób. Zresztą o tym mówi kontekst, zaraz przeczytam, iż Panu chodziło o to, iż znowu potop nie będzie zagrożeniem już nigdy więcej dla ziemi. Dopóki trwać będzie ziemia,
Siew oraz żniwo, chłód i gorąco, lato i zima, dzień oraz noc nie ustaną. Pan Bóg obiecuje w tym przymierzu. I teraz 9 rozdział, 11 wiersz aż do 13. Czytamy tak. Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. To będzie znakiem przymierza, mówił dalej Bóg, które ja ustanawiam między mną a wami i między każdym zwierzęciem, które jest z wami, po wszystkie pokolenia. Otóż umieszczam na obłoku mój łuk. On będzie znakiem przymierza między mną a ziemią. Wiadomo, że chodzi o tęczę, która pojawia się na obłoku, kiedy odpowiednie warunki atmosferyczne zaistnieją. Nie jest to cud, to są normalne, naturalne zjawisko, które się pojawia. Z pewnością każde oko widziało już tęczę piękniejszą albo mniej piękną, wybarwioną albo jakąś taką słabą. Niemniej jednak ma to miejsce i Pan Bóg tego rodzaju zjawiska użył, aby zapieczętować, aby było znakiem przymierza między Nim a ludźmi. Kochani, chciałbym być z wami zupełnie szczery i zupełnie fair, dlatego powiem, dokąd będzie zmierzała moja usługa, czy o czym będę mówił, abyśmy być może w tej pierwszej części nie byli zbyt mocno dotknięci przesłaniem, które jest bardzo niewygodne. Kochani, będę mówił dzisiaj i będę nawiązywał do Bożego gniewu, który jest jak najbardziej rzeczywisty, realny i naprawdę zasadny, ale będę chciał zmierzać w tym moim przesłaniu do łaski, która jest słodka, niezwykła i wspaniała. Nigdy w życiu nie zasmakujesz, nie poczujesz prawdziwego smaku łaski, dopóki nie uświadomisz sobie obrzydliwości grzechu i kary, jaka za nim idzie. Nie da się przyjąć łaski, nie da się jej zrozumieć, dopóki się nie zrozumie wcześniej grzechu i tego ciężaru, którego nie da się unieść. O tym Pan Jezus uczył, kiedy pewna kobieta przyszła na wspaniałą ucztę, na taką wieczorną kolację. Nikt jej nie zapraszał, to nie było jej miejsce, nawet jej nie wolno było przychodzić do tego miejsca. I wtedy, kiedy Pan Jezus z Szymonem, faryzeuszem siedzą, przychodzi pewna kobieta, która naprawdę miała wiele za uszami. Wszyscy o niej wiedzieli. Nawet ten człowiek, Szymon, który siedział na tej kolacji, podczas tej kolacji mu: o, gdyby on był Mesjaszem, prorokiem, gdyby on był tym, za kogo się uważa, wiedziałby, z kim ma teraz do czynienia, mówił w swoim sercu. Niemniej jednak ta kobieta czegoś nas nauczyła, a raczej Pan Jezus, wykorzystując całą sytuację, nauczył nas niezwykłej lekcji. Nie da się pokochać Pana Jezusa, dopóki człowiek nie zrozumie swojego grzechu. W innym przypadku miłość jest tylko iluzją. Jeśli człowiek najpierw nie zrozumie swojej nędzy, grzechu i upadku. W innym przypadku, jeśli nie zrozumiał swojej nędzy, grzechu, swojego okrucieństwa, to ta miłość jest pewną iluzją, pewnym wytworem, zupełnie zewnętrznym, nie jest prawdziwa. Pan Jezus o tym uczył. Więc będę chciał biec w tym moim przesłaniu do tej słodyczy łaski, do zbawienia, które jest w Jezusie Chrystusie, ale nie wolno mi nie mówić dzisiaj o tym, co jest sprawiedliwe, zasadne, ma rację bytu i nikt nie może tego podważyć, patrząc Bogu prosto w twarz, iż Bóg jest pełen gniewu. Taka jest prawda. Kochani, kiedy mówimy o potopie, wiemy, iż Noe jest naocznym świadkiem wydarzeń, które nazywamy właśnie potopem. On to wszystko widzi. On tego doświadczył, zobaczył, jak straszna jest to rzecz. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem, jak to mogłoby wyglądać. Nie ma filmików na YouTubie, które by pokazywały, jak to wygląda. Nikt w tamtych czasach nie miał smartfonów, żeby to nagrać. Niemniej jednak możemy sobie wyobrażać tylko i wyłącznie, iż była to tragedia. Nikt, kochani, nie musiał się domyślać, czym był potop. Nikt nie musiał się domyślać.
Nie było przecież tak naprawdę, przynajmniej w tych, którzy przeżyli potop, żadnej wątpliwości, czy to był naturalny kataklizm, czy zachwiały się prawa natury, czy mamy globalne ocieplenie i to jest skutek tego wszystkiego. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Wszyscy wiedzieli, że autorem i dawcą tego, co się działo, był sam Bóg, kreatorem, pomysłodawcą i również i realizatorem tego planu. Po to był wyrysowany, czy zaprojektowany to wszystko, co się wydarzyło przez Boga. Dlatego, że to był jego sąd. To nie były naturalne zjawiska, których on użył, bo akurat się działy, więc trzeba było coś z tym zrobić. Nie, Bóg tak zaplanował. Nawet popatrzcie, ziemia została stworzona przez niego, prawda? Ilość wody pod ziemią, nad ziemią została zaprojektowana przez niego. Wszystko to zostało według jego zamysłu zaprojektowane. Wtedy nadszedł potop w jeden dzień. Skąd to się wszystko wziął? To już czekało na ten moment, dlatego że Pan Bóg to wszystko ustanowił w swoim planie, w swoim zamyśle. Nie był więc to naturalny kataklizm, zachwianie praw natury. Był to dzień, który przygotował Bóg. On jest autorem potopu. Potop świadczył albo wyrażał prawdę o Bogu i prawdę, nieszczęsną prawdę o człowieku. Kiedy patrzymy na charakter potopu, wiedzmy jedno. Ludzie ginęli. Jedną z najgorszych rodzajów śmierci, jaką może człowiek zginąć. Bo utopienie się, tak jest uznawane, topienie się, czy śmierć poprzez utopienie jest jedną z najgorszych rodzajów śmierci. Wołali, krzyczeli, uciekali, tak jak już wielokrotnie mówiłem, uciekali w góry, uciekali gdzieś na wyższe miejsca, aby się ratować, aby zyskać życie, aby w jakiś sposób zachować się jeszcze przy życiu. Niemniej jednak woda z wielką determinacją wdzierała się, gdzie tylko mogła, aż w końcu zakryła całe oblicze ziemi, tylko po to i tylko w jednym celu, aby zgładzić człowieka. Tylko w jednym celu. I teraz Możemy się zastanawiać, dlaczego tak się działo, dlaczego tak sroga była to kara. Niejedno serce zastanawia się i może zarzucać Bogu, jesteś okrutny, dlaczego tak się stało. Kochani, przecież nie wszyscy ludzie byli zabójcami w tamtych czasach. Nie wszyscy byli jakimiś seryjnymi mordercami, gwałcicielami. Na pewno tak nie było. Byli ludzie, którzy żyli jako tako, na pewno. Tak jak dzisiaj, wielu żyje jako tako, a jednak są z dala od Chrystusa. Niemniej jednak wystarczyły złe myśli. Kochani, gdy otworzymy 6 rozdział, 5 wiersz tej samej księgi, widzimy, że Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. I to wystarczyło. Bóg zsyła potop, a podczas jego sądu, kiedy widzimy to w Biblii, widzimy to w tym momencie, Bóg zsyła potop i podczas jego sądu kobiety, dzieci, mężczyźni, wszyscy giną, jego oko nawet nie drgnęło z litości. Dlaczego tak się dzieje? Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to, w jaki sposób teraz przedstawiam Pana Boga, niektóre serce może odebrać jako srogiego, pełnego nienawiści i żądnego krwi Boga. Musimy sobie to wyjaśnić, bo Biblia wyraźnie to jakby przedstawia w ten sposób. Bóg nie drgnął z litości. Dlaczego? Dlaczego, kiedy otwierasz Księgę Ezechiela, 8 rozdział, 18 wiersz, i teraz przeczytajmy sobie ten fragment, jawi nam się właśnie Pan Bóg w ten sposób. Dlaczego tak jest? 8 rozdział, 18 wiersz. Kochani, my musimy mieć prawidłowe poznanie Boga, dlatego dzisiaj o tym mówię, dlatego że jest napisane, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, prawda? Jeśli nie wiemy, kim jest Bóg i jaka jest jego natura, to my się pogubimy w naszym życiu. 8 rozdział Księgi Ezechiela, 18 wiersz. Dlatego i ja wywrę na nich mój gniew, mówi Pan Bóg. Moje oko nie drgnie z litości i nie okaże im miłosierdzia, a choćby nawet najgłośniej wołali, nie wysłucham ich. Co czyni? Co się dzieje,
że Bóg się w taki sposób przedstawia. Co to jest? Iż kiedy Bóg wydaje sąd i wywiera gniew, pozostaje mimo wszystko pełnym sprawiedliwości, Bogiem, który jeśli to robi, pełen jest wszelkiej prawości, mimo wszystko. Czy zauważacie, iż przedstawiony jest tutaj Bóg pełen gniewu, a jednak w tym swoim gniewie i w tym, że wylewa sąd i karę na ziemię, pozostaje najbardziej prawą istotą w całym wszechświecie. Najbardziej prawą. I nikt mu nie jest w stanie zarzucić zła. Jego gniew, kochani, jest absolutnie zasadny. Absolutnie zasadny. To nie jest przypływ emocji, to nie jest wyprowadzenie go z równowagi, iż on nie potrafi nad sobą zapanować, dlatego dzieje się, co dzieje. Nie. On ma prawo i on to czyni zasadnie. Kochani, będziemy chcieli to zrozumieć. Co się więc dzieje, dlaczego on ma prawo i dlaczego zasadnym jest gniew, który on wylewa na ludzi. Dlaczego tak trudno jest nam przyjąć, nam ludziom w dzisiejszych czasach, zasadność tak żarliwego gniewu Bożego, który okazuje się bez litości jest wylewany na ludzi, dlatego, że bardzo trudno jest nam przyjąć albo zrozumieć, jak obrzydliwym przestępstwem wobec Boga jest nasz grzech. Gdybyśmy wiedzieli, jakim ciężarem, jaką obrzydliwością i jakim grzechem i złem w oczach Boga jest choćby jedna zła myśl, która się pojawia w naszych umyśle, wtedy wiedzielibyśmy, dlaczego on z taką żarliwością wylewa swój gniew na ludzi. On jest święty, w nim nie ma zła w ogóle. W jego myślach, w jego dążeniach, w jego działaniu nie ma absolutnie niczego złego. Nie ma złych intencji, złych myśli, złego nastawienia, złego dnia. Nie ma wstawania lewą nogą, nie ma czegoś takiego. On jest prawy we wszystkim, co robi. Wtedy pojawia się człowiek, który ma złe myśli, złe intencje wielokrotnie. I to należy sobie dzisiaj bardzo mocno wyjaśnić. Kochani, jednak Bóg zawiera przymierze z Noem. Mamy i w tym przymierzu, jak wrócimy do niego, proszę was, abyśmy pozostali teraz w 8 rozdziale, mamy pewien zapis, który zwraca moją uwagę. Czytamy, iż Pan Bóg w tym przymierzu informuje Noego o tym, że człowiek jest zły, po prostu. Gdy Pan poczuł miłą woń, o tym czytaliśmy, postanowił w swym sercu już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka. I widzicie, jaki jest jego argument? Argumentem nie jest, dlatego że człowiek zmądrzał i już jest święty, tak jak być powinien święty. Nie. On mówi tak, pomimo tego, że człowiek jest dalej zły, że jego plany ludzkiego serca już od młodości są złe. A więc musimy jakby popatrzeć prawdzie w oczy. Bóg, kiedy patrzy na człowieka, się gniewa, niestety. Jest pełen gniewu. Dlatego, że każdy jeden człowiek zgrzeszył, a to uruchamia Boży gniew w stosunku do człowieka. Oczywiście, dlatego na samym początku powiedziałem, że będę chciał zmierzać do łaski, bo nie mógłbym tak zakończyć. Dlatego o tym powiedziałem, abyśmy mieli pełne spektrum. Ale pozostańmy i powoli zmierzajmy w tym kierunku. Jeżeli człowiek sobie tego nie uświadomi, nie jest w stanie rozpocząć nawet życia z Bogiem. Nie jest w stanie. Świadomość grzechu poprzedza pokutę, opamiętanie i zawierzenie łasce. A więc jeżeli zaczniesz od innej strony, a więc zaczniesz patrzeć na siebie w inny sposób i próbować nawiązać relacje bez mówienia o grzechu, bez pokuty, bez opamiętania, to jest to tak, jakbym próbował zapiąć koszulę dzisiaj na nabożeństwo i zaczął od innego guzika. I tak już później próbował ułożyć całokształt. Wyglądałbym komicznie dzisiaj pewnie. Chyba jest dobrze zapięte, nie? Wydaje mi się. W każdym razie, gdybym zaczął inaczej, wiecie, potoczyłoby się już wszystko zupełnie nie tak, jak powinno być. Całe moje życie byłoby katastrofą, gdybym nie zaczął w ten sposób. Moje duchowe życie byłoby katastrofą, jeśli by się nie rozpoczęło od pokuty, opamiętania i zawierzenia, od
opamiętanie pokuty, od uświadomieniu sobie o grzechu. Kochani, należałoby podać tutaj pewne porównanie, abyśmy doskonale zrozumieli, iż Bóg jest sprawiedliwym sędzią. I nikt z nas nie może wymagać od Niego niesprawiedliwości. Kochani, wspomniany już wcześniej dekalog przed usługą przez Wojtka. Prawo Boże zostało ustanowione, dekalog został ustanowiony, aby uświadomić człowieka o tym, że jest w nędzy, w grzechu i w potępieniu. Dlatego mówi się, że dekalog nie jest dobrą nowiną dla człowieka. To jest absolutnie zła nowina. Dlaczego? Bo dekalog ma cię przekonać o tym, że jesteś na drodze do potępienia. Kochani, mamy 10 przykazań. I teraz warto zrobić sobie pewien sprawdzian. Apostoł Paweł mówi, testujcie swoją wiarę. Testujcie siebie. Oczywiście w innym kontekście. Niemniej jednak dzisiaj poczynimy pewien wewnętrzny test. Kochani, należałoby zadać sobie więc pytanie. Czy kiedykolwiek wymieniałem imię Boga nadaremno? Nadaremno. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie wewnętrznie. Wewnętrznie. Jeśli tak, to Biblia wyraża się bardzo jasno. Jesteś bluźniercą. Jestem bluźniercą. Jeśli tak, to się działo. Jeśli były takie momenty. Jeśli mężczyzna albo kobieta pożądliwie wpatrywali się w jakąś kobietę albo mężczyznę, albo w pornografię, albo w jakieś obrazy, albo w filmy erotyczne, w sceny erotyczne, z pożądliwością pobudzane były serca tych ludzi, to Pan Jezus powiedział, że w sercu swoim cudzołożysz. Cudzołożę, jeśli tak czynię. A więc jestem cudzołożnikiem. Jeśli kiedykolwiek coś ukradłem w moim życiu, choćby najmniejszą rzecz, bo dla Boga nie ma znaczenia, co to było, choćby najmniejsza rzecz, to nie chodzi o to, czy uczestniczyłeś w skoku na bank w Czechowicach, czy nie. Chodzi o to, czy to była zwykła naklejka do albumu, jak w moim przypadku, kiedy miałem 8 lat. Kolega się odwrócił, bo miał lepsze naklejki ze zwierzętami do albumu niż ja, nie umiałem ich zdobyć i w tym dniu on się ich pozbył, a ja je zdobyłem. Ale okazałem się złodziejem. Czy chociażby złość, o której Pan Jezus mówił, jeśli masz złość wobec kogoś, mówisz o nim głupcze, czeka cię sąd, piekło. Jesteś zabójcą. Jestem zabójcą, jeśli to czynię. I zobacz, o czym to prawo informuje człowieka. Mówi o potępieniu. Prawo mówi o potępieniu. Więc to nie jest tak, że stajemy przed sądem ziemskim i kryminalista, seryjny przestępca, złodziej, cudzołożnik, człowiek bluźnierca, zabójca, oszust staje przed sądem i to wszystko zostaje mu wyczytane i on mówi, ale drogi sędzio, ja robiłem to dobre, takie rzeczy dobre i tak dalej. To nie zadziała. Przecież zostanie, prawda, tak jest. Jeśli jest sprawa sądowa, to sprawą na sądzie są te przestępstwa. Nie ma absolutnie żadnego sposobu, żeby się z nich wywinąć poprzez dobre czyny i dobre rzeczy. Nie oczekujmy, że Bóg postąpi inaczej. Przecież On jest sprawiedliwy. On wyprowadzi na światło wszystkie złe czyny człowieka. Kochani, problem polega na tym, że niejednokrotnie nie potrafimy jako ludzie zrozumieć, jak wielkie jest to przestępstwo. Dam wam pewien przykład. Kłamstewko nam się wydaje takim małą sprawą, jakoś czasem trzeba zachować twarz, więc coś tam się powie inaczej niż powinno, ale to wynika z tego, że wydaje nam się to jako mała rzecz dlatego, że nie do końca rozumiemy, jaki jest autorytet Boga. Pokażę wam teraz na pewnym przykładzie pewne stopniowanie i w końcu musimy zadać sobie pytanie, co w końcu Pan Bóg z kłamstwem zrobi. Gdybym dzisiaj skłamał mojemu synkowi małemu, Kubusiowi, to jaka mnie czeka kara dzisiaj? Żadna, prawda? Dlaczego? Bo nie ma na tym autorytetu. Nic. Jeśli skłamię mojej żonie, to może będę dzisiaj spał na kanapie. Taka mnie czeka kara. Jeśli skłamię w pracy, to mnie wyrzucą.
z pracy. Widzicie, już stopniowanie, jest kara jakby się powiększa. Jeśli skłamie w sposób, nie wiem, przed jakimiś oficjalami, urzędami albo tymi, którzy niosą autorytet władzy, czeka mnie więzienie. Jeśli skłamie Bogu, no to co w takim razie? Jest pewne stopniowanie autorytetów. Bóg jest nad wszystkim. Nie możemy oczekiwać, że On postąpi jakby wbrew sobie. On jest święty, sprawiedliwy i Jego prawem, które tak ustanowił, jest śmierć za przestępstwo, za przewinienie. Kochani, jeśli Biblia mówi, jeśli ktoś zgrzeszy, jeśli ktoś przestąpi prawo choćby w jednym, winien jest wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. Więc tak jak już wspominałem, bierzesz proce i celujesz tylko w czwarte przykazanie i strzelasz to czwarte przykazanie, wiedz, że dekalog jest jak szklane naczynie. Jeśli strzelisz tylko w czwarte, rozsypie się całe. Całe. Więc tak to wygląda. Kochani, więc tutaj należy to dobrze, dobrze zrozumieć. Wszyscy w oczach Boga, każdy jeden człowiek jest przestępcą i każdy jeden człowiek winien jest śmierci. Innym słowem, każdy jeden człowiek będzie wrzucony, jeśli oczywiście coś się nie wydarzy, do czego zmierzam, ale w tym uniwersalnym znaczeniu każdy człowiek ma na sobie wyrok śmierci i kiedy Bóg, zauważ to w Księdze Objawienia, kiedy Bóg w końcu wstaje i karze ludzi, wrzuca ich do piekła, to wstają aniołowie i nie mówią, o Boże, jaki Ty jesteś okrutny, dlaczego tak się dzieje? Nie. Wtedy powstaje głos całego nieba i wszyscy wołają, sprawiedliwy jesteś, Panie. Chwała Ci za to, że jesteś sprawiedliwy. Chcę Wam powiedzieć, że Bóg dyszy gniewem w prawy sposób i święty sposób do takiego stopnia, że kiedy ludzie będą wrzucani do piekła, to będzie to najbardziej prawa, zasadna i najbardziej sprawiedliwa rzecz, jaka mogła być uczyniona w tym momencie. I nikt nie może podważyć Bogu jakby Jego działania w ten sposób. Boże, nie powinieneś tak uczynić, to jest złe. Nie, to jest absolutnie zasadne, co On będzie czynił. Ale kochani, zmierzamy w dalszym ciągu do naszej nadziei. Dlatego musimy mówić o gniewie Bożym, dlatego że cała Ewangelia jest nakierowana jako rozwiązanie wobec tej nieszczęsnej sytuacji ludzi. Prawda? Tak jest. Pan Jezus nas, jak już zostało wspomniane wcześniej, wyratował przed tym nieszczęsnym losem, który czeka ludzi. Przed gniewem Boga. Przed gniewem Boga. Kochani, gdy patrzysz na seryjnego przestępcę, gwałciciela, złodzieja, któremu wymierza się sprawiedliwość na twoich oczach, podany jest wyrok, ma być wprowadzony do więzienia i kiedy patrzysz na niego, widzisz, wiesz o tym wszystkim, wiesz co uczynił, wiesz jakie były jego przestępstwa, wiesz wszystko, te uczucia, które w tobie teraz się zradzają, kiedy go widzisz, wiedz, że takie same uczucia, może nawet i większe, panują w sercu Boga, kiedy On widzi nas, seryjnych przestępców. Kiedy wymierzona jest im kara na ludziom, człowiekowi, który w ten sposób postępuje, Bóg wie, że jest sprawiedliwym go osądzić i jest to prawe. Kochani, powodem zniszczenia całego świata według tego przymierza, które tutaj zostało podane, czytamy, że był człowiek. Czytamy, gdy poczuł miłą woń, Pan postanowił w swym sercu już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka, ale nie dlatego, że żal mu się zrobiło albo dlatego, że człowiek zyskał jakąś wyjątkową wartość. Nie, dlatego, że on tak postanowił, po prostu postanowił. Wiecie, kiedy myślę o potopie, to muszę powiedzieć tak, potop wcale nie musiał się, nie musiał wcale mieć miejsca w tym czasie, mógł przecież potop nastać zaraz po upadku pierwszych ludzi, albo zaraz, kiedy Kain zabijał swojego brata, albo zaraz, kiedy potomek Kaina dyszał nienawiścią do wszystkich, którzy by podnieśli na niego rękę. Potop nie był przebraniem miarki ludzi. To nie tak, że Bóg ma jakąś miarę, która jeśli gdzieś tam w końcu zostanie przekroczona, to On wychodzi wyprowadzony z równowagi. Tak nie jest. Każda zła myśl człowieka, zła myśl, każda zła myśl już jest przebraniem miarki.
Więc potop mógłby mieć miejsce jeszcze tysiące, miliony razy, gdyby, tak oczywiście obrazowy sposób mówię. Niemniej jednak Bóg postanowił, że tego nie uczyni już ponownie, nie zniszczę już niczego, co żyje, tak jak to uczyniłem, chociaż mógłbym to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że plany ludzkiego serca już od młodości są złe. Zobaczmy, iż Bóg ma autorytet i prawo. I jeśli to robi, jest to sprawiedliwe i prawe. Musimy to zrozumieć. Bo jeśli tego nie zrozumiemy, to będziemy mieć żal do Boga, będziemy się na Niego obrażać i nie będziemy rozumieć, dlaczego dzieje się coś, co okazuje się być wielką karą. Nie zrozumiemy wtedy Boga, ale wiedzmy jedno na pewno. Bóg jest prawy, sprawiedliwy i On absolutnie ma prawo, aby osądzić wszystkich ludzi. Kochani, pomimo zła człowieka Bóg nie zniszczy świata w ten sam sposób. Tak nam zapowiedział w związku z przymierzem, które zawarł z Noem. Zobacz więc, jak olbrzymi jest grzech człowieka, jak olbrzymi jest ciężar tego grzechu, który spowodował, że Bóg postanowił zniszczyć cały świat. Więc to nie jest błaha sprawa. Jeśli złe myśli, które napełniły ludzi w tamtych czasach, spowodowały taką zagładę, to musimy sobie uświadomić, jak potężne jest to przewinienie przed obliczem świętego, majestatycznego, pełnego chwały, sprawiedliwego, do końca prawego Boga. Jak wielkie jest to przewinienie. Kochani, Boży gniew jest zasadny do takiego stopnia, że potępienie człowieka jest najsprawiedliwszą rzeczą, jaka mogłaby być uczyniona. Bóg nie był i nie jest zobowiązany do czynienia czegokolwiek dobrego dla kogokolwiek z nas. Nie jest. Nikt go nie zobowiązał do tego. Kochani, mam pewien przykład taki. Bill Gates, znamy człowieka, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. W pewnym momencie wybrał się do centrum handlowego i postanowił, że parę milionów rozda ludziom. Wybrał tam chyba kilku, jeśli dobrze pamiętam tą całą historię, wybrał kilku i po milionie każdemu dał. Wiecie, zaraz się pojawiły słowa krytyki, że człowieku, ty powinieneś te pieniądze rozłożyć sprawiedliwie wszystkim, którzy tam byli, rozdać, a nie wybrałeś sobie kilku i dałeś im po milionie. Takie były zarzuty. Ale wiecie, zadaję dzisiaj pytanie. Czy Bill Gates jest zobowiązany, aby rozdać wszystkim pieniądze? Nie. Czy Bill Gates jest zobowiązany, aby jeśli komuś daje pieniądze, jeśli już tak postanowił, to wszystkim dać porówno? Nie. Czy Bill Gates jest zobowiązany, aby jeśli jednym daje, to reszcie też musiał dać? Albo czy jest zobowiązany, aby komukolwiek pieniądze dawać po milionie każdemu albo po mniej? Nie. Było to jego osobistym postanowieniem, więc nie można mu zarzucić niesprawiedliwości. Nie jest przecież zobowiązany, aby czynić wszystkim w ten sposób. I chciałbym zwrócić wasze oczy na 22 werset, który jest po prostu niezwykły i powinien sprawić, że nie przestaniemy wielbić Boga, dziękować Mu i zachwycać się Jego dobrocią i troskliwością o człowieka. Zauważ, Pan Bóg widzi to, co widzi i widzi niestety naszą nędzną naturę i grzech. I wie, że niczego nie jesteśmy godni tak bardzo jak piekła. A jednak postanowił w swojej łaskawości i dobroci, że wszystkim nam udzieli siewu oraz żniwa. Że wszystkim nam da zarówno chłód, jak i gorąco. Że wszystkim nam da zarówno lato i zimę. Dzień oraz noc. I to nie przestanie. Nie przestanie te wszystkie, to całe dobro nie przestanie zachwycać wszystkich ludzi do samego końca. Tak Bóg postanowił. W swojej łaskawości i dobroci, pomimo tego, że powinien nas wszystkich przecież zniszczyć z powodu swojej sprawiedliwości, postanowił jednak dać nam te dobre rzeczy, którymi niejednokrotnie się zachwycamy. Te wspaniałe wschody słońca na Babiej Górze. Te wspaniałe zachody nad morzem. To wspaniałe ciepełko w letnie popołudnie. I ten wspaniały chłód, rześki chłód w sierpniowy poranek czy wieczór. To wszystko, co cieszy człowieka, co raduje go i co sprawia, że chce się żyć na ziemi. To dał ci Bóg. Dlatego, że jest dobry. Dlatego, że jest dobry. I tak postanowił.
Kochani, to jest bardzo niezwykłe. Jeden z największych teologów, jak mówią historycy Stanów Zjednoczonych i człowiek, który poprzedzał swoimi kazaniami wielkie przebudzenie, tak zwane wielkie przebudzenie w Stanach Zjednoczonych, które miało miejsce w tamtych czasach, Jonathan Edwards wygłosił znowu najpopularniejsze kazanie, jakie kiedykolwiek na tamtych ziemiach zostało wygłoszone. To kazanie brzmiało w ten sposób, czy tytuł nosił taki: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Tak jest tytuł tego kazania. Do dzisiaj najbardziej znane kazanie na terenach Stanów Zjednoczonych. I on w tym kazaniu podał pewien obraz, iż Pan Bóg trzyma nad piekłem, nad piekielnym ogniem całą ludzkość na swojej dłoni. I całą tą ludzkość zachowuje przed tym piekłem, tak iż nie jest tak, że każdy z nas już tam jest, tylko utrzymuje nas przed tym piekłem, na który każdy człowiek absolutnie zasłużył. Trzyma nas na tej ręce. Pomimo tego, że brudzimy Jego dłonie, pomimo tego, że czynimy tak wiele obrzydliwości w naszym życiu, że kalamy tą Jego dłoń dobrotliwą, On nas trzyma, żywi, karmi, troszczy się, daje chłód, dzień, daje żniwa, daje zboże, daje chleb, daje to wszystko. A wie, że i tak zasługujemy na piekło. Więc popatrz, jak dobrotliwy i łaskawy i miłosierny jest Pan Bóg dla ciebie. Jakąż łaską otoczył cały glob i wszystko, co jest na niej. Każdego jednego człowieka bez względu na to, czy on jest przestępcą, czy wydaje mu się, że jest ułożonym człowiekiem. Każdego bez wyjątku błogosławi i daje łaskę w ten sposób. Dlatego, że mówi, że deszcz Jego spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Iż On troszczy się o każdą jedną istotę. A Księga Nehemiasza mówi, iż wszystko utrzymuje, absolutnie wszystko przy życiu i wszystko istnieje dzięki Niemu. Wszystko. Twoje serce i moje bije tylko dlatego, że On tak chce w dalszym ciągu. To jest wyjątkowe i to powinno sprawiać, że się tym cieszymy, dziękujemy i radujemy z powodu Boga. Ale ta nieszczęsna droga ludzka, ta nieszczęsna perspektywa człowieka może być w jeden dzień zażegnana. W jeden dzień. Zobacz, jak tragiczny jest koniec ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują aż do końca życia. Iż staną przed Bogiem, Bóg otworzy księgę i w sposób zupełnie prawdziwy, czytelny, sprawiedliwy i prawy wypowie nad nim słowa osądu, sprawiedliwe słowa osądu, a na koniec wypowie wyrok, piekło. I będzie to absolutnie prawe i sprawiedliwe, co on zrobi. Ale ta nieszczęsna dola ludzi może być zażegnana w jednej chwili. Dlatego, że Bóg posłał wybawienie. I niejednokrotnie mówię to w ten sposób, że Bóg posłał wybawienie przed swoim gniewem. To jest niezwykłe. Przed swoim gniewem posłał swojego Syna, na którego postanowił ten gniew wylać w inny sposób, nie przez piekło, ale przez śmierć, aby dokonało się wypełnienie słów. Kochani, chciałbym was przenieść teraz, wszystkich, do jednego z najpełniejszych tekstów, które mówią o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, o Jego ofiarnym dziele, o Jego zbawieniu, które dał nam ludziom. I z pewnością myślisz teraz o Nowym Testamencie. Wcale nie, to nie będzie Nowy Testament. Księga Izajasza, 53 rozdział. Niektórzy teologowie mówią, że żadna Ewangelia w tak pełny sposób nie opowiada o dziele Jezusa Chrystusa jak 53 rozdział Księgi Izajasza. Jeśli mamy Biblię, zechciejmy otworzyć i przejdziemy przez kilka wersetów, przez treść i tylko uświadomimy sobie, jak wielkim było to dziełem, które uczynił Jezus Chrystus za nas. Dlatego, kochani, dlatego mówię, że jeśli uświadomimy sobie ten tragiczny los i to okrucieństwo piekła, jakie spotka ludzi, tym bardziej słodyczą ponad wszystkim i skarbem ponad wszystko stanie się Jezus Chrystus. To tak musi działać. Kiedy widzisz ten tragizm ludzi, a z drugiej strony zabłyśnie ci światło Chrystusa do takiego stopnia, że nie pragniesz niczego innego jak Jego.
Kiedy uświadomisz sobie, z jak nieszczęsnej doli On cię wyratował, nie przestaniesz Mu dziękować do końca życia. Dlatego, kochani, myślę, i to jest bardzo prawdziwe, że gdybyśmy mieli pojęcie, choćby na sekundę, dwie, jakim tragicznym miejscem jest piekło, to nikt z nas nie wysiedziałby na tym miejscu spokojnie, nie chwaląc Boga dniem i nocą za to, że wyratował go z tego, co właśnie przed chwilą zobaczył. Wiem, że modne są różnego rodzaju takie, różnego rodzaju świadectwa. Byłem w piekle 5 minut, byłem w niebie 5 minut, tak dalej. Uważajmy na to. Powiem wam, że piekło jest o wiele straszniejsze, niż człowiek jest w stanie to wypowiedzieć, a niebo jest o wiele piękniejsze, niż człowiek jest w stanie to wysłowić. To są tak skrajne miejsca, że nie jest w stanie człowiek tego opowiedzieć, jak tam jest, aby oddać tę atmosferę i nędzę tego, czym jest piekło. Kochani, 53 rozdział, 4 wiersz. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Wiecie, o czym mówi Izajasz? Izajasz mówi o Panu Jezusie, iż ludzie, którzy Go dręczyli, którzy nastali na Niego, sądzili, że taka jest wola Boża, że Bóg na Niego wydał taki wyrok, bo przecież był bluźniercą, czynił się równym Bogu. Izajasz odkrywa motywy serc, które dopiero 700 lat później się urodzą w ogóle i nastaną. A więc Izajasz mówi, tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, a myśmy tego nie rozpoznali, myśleliśmy, że On słusznie jest zraniony. Myśleliśmy, że czynimy wolę Bożą. Myśleliśmy, że tak się Bogu podoba, że bluźnierców przecież kazał osądzać. Lecz On został przebity, jest napisane, za nasze przestępstwa. Przebity za nasze przestępstwa. Już jest napisane o tym, że przebity zostanie, zanim ta metoda w ogóle została wynaleziona. Zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju. Zobaczcie, jak niezwykła zamiana. On doznał kary, abyśmy my mieli pokój. Pokój. A Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Znamy przecież ten tekst. Zboczyliśmy każdy na własną drogę. Izajasz mówi, nie ma ani jednego, kto by poszedł właściwą drogą. Wszyscy zbłądziliśmy. Dlatego wszyscy winniśmy kary. Jesteśmy winni kary. Bito Go i torturowano, lecz On nie otworzył swych ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy Go strzygą. Podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano Go, a Jego współcześni? Nikt się tym nie przejął. Tak, wyrwany został z ziemi spośród żywych. Za przestępstwo mojego ludu spadł na Niego cios, za Twoje i moje przestępstwa. Musimy być bardzo, bardzo szczerzy wobec siebie i umieć nazwać wszystkie nasze grzechy przestępstwem wobec Boga. A jednak to za nasze przestępstwa Bóg Go dotknął karą i wyznaczono Mu grób wśród bezbożnych. Spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego, ani Jego ust nie splamił nigdy fałsz. Jak doskonały, wspaniały był Pan. Ale to Pan zechciał Go tak zgnieść i dotknąć słabością. Gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo. Jak można ujrzeć potomstwo, jak się jest w grobie? Mowa jest o zmartwychwstaniu. A więc gdy dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, a więc zmartwychwstanie i będzie żył długo i dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Pragnieniem Pana nie jest potępić ludzi. To jest wyraz Jego sprawiedliwości. Pragnieniem Pana jest, aby człowiek przyszedł do opamiętania i się z Nim pojednał przez Jezusa Chrystusa. Pragnieniem Pana nie jest oczekiwać z utęsknieniem na dzień, w którym będzie mógł wydać wyrok na ludzi. Pragnieniem Pana jest oczekiwać dnia, kiedy jak syn marnotrawny zobaczę, że gdzieś wylądowałem pośród świń i wracam do swojego Ojca, brudny od swoich przestępstw, a jednak przychodzę, aby się z Nim pojednać. To jest pragnienie Pana.
Dlatego niestosownym jest mówić tylko o gniewie. Trzeba mówić również o łasce w dalszej kolejności. O łasce, o pragnieniu Pana, o Jego sercu, które jest wymierzone w stronę pokuty i opamiętania człowieka. Dzięki swej męce, czytamy w 11 wierszu, przejrzy, a więc otworzą się oczy mu. Nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi. Sam dźwignie na siebie ich winy. Dlatego dam mu dział wśród wielu i podzieli łup mocnych za to, że wydał na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On, który poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. Jest to niezwykły tekst. Zauważ, pisany jest prawdopodobnie około 700 lat przed Chrystusem. Przed Jezusem, przed narodzinami. A już Izajasz opowiada, w jaki sposób ta nędzna perspektywa człowieka w postaci gniewu Bożego i piekła, jak będzie zażegnana. Przez Jezusa, który zostanie przebity, przez Mesjasza, który zostanie zgładzony, który zostanie przebity, a jednak później powstanie z martwych, aby ujrzeć wielkie potomstwo, które za nim pójdzie. To jest niezwykłe przesłanie, kochani, więc Ewangelia musi w ten sposób nawoływać człowieka do opamiętania, aby człowiek uświadomił sobie nędzę i zło. Kochani, siedzimy na tym miejscu. Czy każdy z nas już pojednał się przez Jezusa Chrystusa z Bogiem Ojcem? Czy każdy odpowiedział na Jego pragnienie, którym jest, aby twoje życie zostało w końcu pojednane, abyś był pojednany z Bogiem? Czy twoim pragnieniem stało się pragnienie Boga, a Jego pragnieniem jest, abyś się z Nim pojednał? Abyś przestał już funkcjonować jak nieprzyjaciel z nieprzyjacielem, ale zaczął z Nim funkcjonować jak ten, któremu okazano łaskę i ten, który wybawia. Kochani, do tego dzisiaj chciałbym was sprowokować, twoje myślenie. Czy już uświadomiłeś sobie, jak straszny kataklizm cię czeka, jeśli nie schronisz się w Chrystusie? Czy już uświadomiłeś sobie, co cię czeka, jeśli nie przyjmiesz zbawienia w Jezusie? Musisz być świadomy i przestać oszukiwać swoje serce, że jakoś dasz radę i jakoś to będzie, kiedy staniesz przed Bogiem. Nie będzie jakoś. Wyrok jest jednoznaczny dla każdego jednego człowieka, który się narodził. Śmierć i piekło. Ale jeśli człowiek uwierzy w Jezusa, zawierzy Jego łasce, uwierzy, że tam na krzyżu co się wydarzyło, jest absolutnym i pełnym i doskonałym ratunkiem od tego piekła, które nadchodzi, od tego sądu. Wtedy przez wiarę, nie z uczynków, ale przez wiarę, człowiek zdobywa usprawiedliwienie, zyskuje pokój z Bogiem i już nie musi się bać. Nie musi się bać, gdyż Jego imię jest zapisane u Boga, Jego życie jest zapewnione, łaska została Ci dana. Kochani, kiedy otwieramy list do Rzymian, 5 rozdział, 9, 11 wiersz, czytamy tak: tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Widzisz, jaki jest cel Ewangelii? Zachować Cię od gniewu. Tylko i wyłącznie. To nie jest tak, że Ewangelia oznacza, iż żeby ci się żyło dobrze. Żebyś się miał dobrze w tym życiu. Nie. Chodzi o to, żebyś się miał dobrze w wieczności. Na zawsze. Żebyś nie musiał cierpieć z powodu swoich win, a uwierzyć w to, że ktoś za ciebie cierpiał już. I to wystarczy. Tylko należy uwierzyć. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Przed czym uratowani? Przed największym holokaustem, największą tragedią, największym kataklizmem, jaki może kiedykolwiek jaki istniał, przed wiecznym piekłem i potępieniem. Powiem więcej, dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą. Dlatego, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, podnosimy nasze ręce, wielbimy Go. Dlaczego? Dlatego, że jest naszą chlubą. Dlatego, że On nas wybawił, zbawił, zapłacił za nas. Dał nam życie wieczne. Kochani, chciałbym, aby każdy z nas był absolutnie świadomy. Apostoł Paweł, kiedy
wychodził z jakiegoś miejsca, gdzie zwiastował. On mówi tak: krew, jakby nie jestem winien waszej krwi. Dlaczego? Dlatego, że wyłożyłem wam pełną Ewangelię. Jeżeli ludzie nie zwiastują prawości, sprawiedliwości, zasadności sądu Bożego, jakim jest piekło, i w tym kontekście nie mówią o wyratowaniu w Jezusie, to muszę powiedzieć, że krew ludzi, którzy słuchają, Bóg zażąda tej krwi wobec kaznodziei, jeśli tak jest. Zażąda. Dlatego, że pełna Ewangelia polega na tym, iż wszyscy winni jesteśmy śmierci. Ale jest nadzieja i tylko w Nim, w Jezusie Chrystusie. Kochani, to jest moim ogromnym staraniem. Było, aby dzisiaj to wyłożyć na podstawie przymierza, które Bóg zawarł z Noem. Przeszedłem do przymierza, które Bóg zawarł z ludźmi przez Jezusa Chrystusa w Jego krwi. Ale chciałbym, żebyś po tym kazaniu, po tej usłudze był przekonany o tym, że jeśli dziś, jeśli to słyszysz, odmówisz wiary w Jezusa, abyś był absolutnie przekonany o tym, że absolutnie zasadnym, pełnym sprawiedliwości i prawości będzie u Boga potępić cię i wrzucić do piekła. To jest absolutnie prawe i sprawiedliwe. Jeśli zaś z kolei dzisiaj uwierzysz w Jezusa i zawierzysz Mu zupełnie, możesz być pewnym, że w pełni sprawiedliwym i prawym będzie usprawiedliwić cię przez Boga. Dlaczego? Dlatego, że już za ciebie ktoś cierpiał te winy, cierpiał karę, a był to Jezus Chrystus. Dlatego jeśli dzisiaj zatwardzisz swoje serce i pójdziesz w swoją stronę, pozostawiając to przesłanie gdzieś poza obszarem twojego serca, to wiedz, że Bóg zażąda od ciebie odpowiedzialności za to, co usłyszałeś. Kochani, to jest przesłanie na dzisiaj, ewangelizacyjne przesłanie, które ma na celu skonfrontować nasze serca, czy każdy z nas znalazł się w Nim, w Jezusie, w którym to jedynie jest ratunek od piekła, które nadchodzi, które jest blisko, bo koniec jest bliski, czas sądu się zbliża i oby nikt z nas nie zwlekał, ale czym prędzej przybiegł do Chrystusa, padł u Jego stóp i powiedział: Panie, oto jestem ja. Włóczyłem się po tym świecie, myśląc, że dam sobie radę, że jakoś ułożę sobie życie. Włóczyłem się po tym świecie, sądząc, że mam dobrą pracę, ułożone życie. Włóczyłem się po tym świecie, ale odkryłem, że jedynym ratunkiem i zbawieniem, które mogę mieć przed nadchodzącym gniewem, nie jest mój rozum, moja mądrość i to, jak sobie tutaj ułożę życie, ale Ty, Jezu Chryste, tylko Ty, tylko Ty. Dlatego ufam zupełnie Twojej łasce i temu, że Twój krzyż zapłacił, dzieło Twojego krzyża absolutnie zapłaciło za wszystko. Kochani, powstańmy, pomodlimy się na koniec tej usługi, później przekażę głos już prowadzącemu. Kochani, chciałbym was bardzo, bardzo mocno zaprosić do weryfikacji swojego serca. Czy ono już spotkało się z Jezusem? Czy zażegnany został problem w twoim wnętrzu? A tym problemem, o którym mówię, jest perspektywa piekła. I wybaczcie, że jestem do bólu taki szczery i taki, wiecie, nie chcę owijać w bawełnę. Piekło jest piekłem, nie da się tego mówić inaczej. Czy już to zostało zażegnane? A zażegnane jest tylko w jeden sposób. Jeśli uwierzysz w Jezusa i zaufasz bezgranicznie temu, że tam na krzyżu zapłacił za ciebie, jesteś wolny. Wolny w tym momencie. Usprawiedliwiony. Jeśli tak jest, to chwal Boga. Dziękuj Mu. Jeśli to się stało, dziękuj Mu. Dziękuj Mu. Bo myślę, że dopiero w niebie dowiemy się, jak wspaniałym darem jest zbawienie. Dopiero w niebie otworzą nam się w pełni oczy na to, z czego zostaliśmy wyratowani. Ale już dzisiaj dziękuj Mu za to. A jeśli nie, to czym prędzej nie zwlekaj, śpiesz i biegnij co sił do Niego, póki
Masz jeszcze siły w nogach, stoisz na nogach, biegnij do Niego, padnij przed Nim i wołaj, jak Piotr wołał, tonąc w morzu, ratuj mnie, Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Kochani, pomódlmy się wspólnie razem. Nie będę czynił żadnych wezwań. Każdy z nas musi być skonfrontowany osobiście. Słowo dociera do Twoich uszu. Pan Bóg do Ciebie mówi bezpośrednio. Poczyń staranie, aby odpowiedzieć na to słowo. A teraz podziękujemy Panu i oddamy już zaraz głos Wojtkowi, który poprowadzi nas dalej. Boże Wszechmocny, chcemy Ci w pierwszej kolejności podziękować za Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Nie chcemy pomijać powodów, dla których Pan Jezus w ogóle przyszedł na ten świat. Bo przecież tym powodem jest nieszczęsna perspektywa, kara, sąd, który spoczął na nas wszystkich. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, że Ty nie odpocząłeś w tej perspektywie, nie odpocząłeś w sądzie. Nie sprawiło to Tobie satysfakcji, iż osądziłeś ludzi i tak się zatrzymałeś. Ale raczej umiłowałeś drogę opamiętania, łaski, pokuty ludzi. Raczej postanowiłeś posłać swojego Syna, aby dać ludziom ratunek. I teraz wyzywasz każdego człowieka do opamiętania i pojednania. Za to Ci dziękujemy, Panie. Dziękujemy Ci, że ten cud stał się udziałem wielu z nas, którzy tu jesteśmy. Dziękujemy Ci za to, że nas wezwałeś, przyciągnąłeś, że nas powołałeś i usprawiedliwiłeś, uświęciłeś, a w przyszłości również i obdarzysz chwałą. Dziękujemy Ci za to, Panie. I teraz chcemy Ci oddać chwałę, chcemy Cię uwielbić za to i powiedzieć, jak cudowną i słodką okazuje się nam łaska w tej goryczy grzechu, w tej goryczy piekła nieuchronnego dla ludzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa. Widzimy, jak słodką jest łaska, jak cudowną jest łaska zbawienia, która jest w Jezusie Chrystusie. Panie, dziękujemy Ci za to. Chcemy też przy tej okazji podziękować Ci za to, że pomimo naszych błędów, grzechów, złych myśli, wielokrotnie czynionych, nie zatrzymujesz łaski i błogosławieństwa nad ziemią. Dajesz siew i żniwo, sprawiasz, że nie brakuje nam chleba. Dajesz noc i dzień, także możemy zachwycać się gwiazdami, możemy cieszyć się odpoczynkiem, również cieszyć się dniem. Dajesz lato i zimę, sprawiasz, że ziemia ciągle trwa w tym swoim ustanowionym porządku. Sprawiasz wiele wspaniałych rzeczy, za to Ci dziękujemy, Panie, bo nie musiałbyś tego robić, nie jesteś zobowiązany wobec nas niczym, a jednak to czynisz. Dziękujemy Ci, Panie, za to Cię chwalimy. Błogosławimy siebie nawzajem i tak prosimy Cię, abyś pobudzał nasze serca, aby kto nie pojednał się przez Jezusa, uczynił to czym prędzej, przylgnął do Ciebie, zaufał Tobie bez reszty. Panie, chwała Tobie. Sprawiedliwy, prawy, wierny, cudowny, wspaniały jesteś Ty. Godzien jesteś chwały. Amen. 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 Oddaję już głos prowadzącemu.